pod Warszawę, pod hotele, że jesteśmy przygotowani dla grup turystycznych dla robienia Biesiady Kurpiowskiej jako imprezy powtarzalnej, nie, że czekamy raz do roku na jak to jest niedobranie, czy powiedzmy inne sprawy. Natomiast jest zamówienie, są 2 autokary, 3 autokary. Jesteśmy w stanie przygotować imprezę integracyjną dla turystów, złożoną z programu regionalnego. Zakres tego programu zależy od państwa, czy ma być to zespół, czy ma być to kapela, czy mają być to 2 pary, czy ma być to gawędziarz. Czyli ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że przyjeżdża 2, 3 autokary i my organizujemy imprezę pod tytułem Biesiada Kurpiowska. Biesiada Kurpiowska w założeniu składa się z części gastronomicznej, no bo wiadomo, trzeba pojeść, żeby się później mieć siłę bawić. Z części kulturalnej, w którą możemy zaangażować no, kilka miejscowych do wyboru, kilka miejscowych zespołów, kapel, bądź w ograniczonym zakresie. Są to 2 pary, które będą uczyły tańca kurpiowskiego. Jest to gawędziarz, który będzie uczył gwary. Zresztą gawędziarze kurpiowscy są znakomici. Myślę, że tak jest to po prostu tyle dobrego dowcipu, tyle świeżości wnoszą, że warto tego posłuchać, do czego państwa serdecznie namawiam. Czyli program kulturalny, dalsza część to jest program rekreacyjny. Czyli mamy tutaj barć do wspinania, na której wiadomo, że na końcu której może stać miły przedmiot, o ile i budzący chęć wspinania się i pokonywania tych trudności. Organizujemy w ramach programu rekreacyjnego rzut podkową, strzelanie z łuku, może być strzelanie z wiatrówki, szeroki zakres gier i zabaw dla dzieci, w zasadzie bez ograniczenia, już nie mówiąc tu o żadnych branżach czy żadnych sprawach. I element ostatni, który integracji najczęściej na końcu najlepiej służy, to jest zabawa z dobrymi zespołami. No, w piątki i soboty próbujemy też mieć ofertę rozrywkową, czyli zabawy pod strzechą przy muzyce na żywo. Grają u nas czasami bardzo dobre zespoły z Białegostoku, tak jak była, jak jest to na przykład Kapela Jankiela czy Cymes Orkiestra, teraz to się tak nazywa. A poza tym jesteśmy zaprzyjaźnieni z szeregiem ludzi, bardzo sobie szanuję znajomość i cieszę się zawsze z występu i wizyty Kasy Chorych też z Białegostoku, czyli klasycznej kapeli bluesowej. A także są no, dyskoteki, także ten manesz, mimo że tradycyjny, często w nocy zmieniają się tutaj kolory, zakłócona zostaje cisza, bo muszę się pochwalić, że Słowiki u nas śpiewają najpiękniej. Oczywiście, o ile nie śpiewa w tym czasie Ira, czy ktoś taki, bo to, no ale nie wygoniliśmy jeszcze. Też można sprawdzić, że wieczory i ranki w Ostoi rozbrzmiewają słowiczym śpiewem.